W powietrzu zawisł lekki mrok, jakby ktoś nałożył na świat chłodny filtr przyciemniający. Zimne światło słońca i zimne powietrze były świadectwem całkowitego zaćmienia słońca, jakie dziś zdarzyło się na niebie. Dziś przed południem Księżyc znalazł się pomiędzy Słońcem a Ziemią, przysłaniając światło słoneczne dochodzące do naszej planety. Pas zaćmienia całkowitego przebiegł przez północną część Oceanu Atlantyckiego i Morze Arktyczne, zaczynając w okolicach Grenlandii, przechodząc przez Wyspy Owcze, Spitsbergen i docierając do okolicy bieguna północnego. W Polsce Księżyc zakrył ponad 60% tarczy słonecznej. Niezwykłe astronomiczne zjawisko zastało naszą telewizyjną ekipę podczas wizyty w raciborskim Ekonomiku. Podziwialiśmy je wspólnie z kadrą i uczniami szkoły. No światło jest inne, tak jakby jakiś taki, no nie wiem, filtr jakby był jakiś nałożony. I inaczej się w ogóle patrzy na cały ten, na całą perspektywę tego podwórka. O. Kolejne widowiskowe zaćmienie Słońca nastąpi 12 sierpnia 2026 roku. Na końcu swojej drogi po powierzchni Ziemi cień Księżyca dotrze do bieguna północnego.